Ludźmi kierują takie dwa podstawowe popędy. Popęd do tego, żeby być indywidualistą i być inny niż wszyscy, a jednocześnie, żeby się podobać i żeby być akceptowanym przez grupę. I myślę, że moda jest wypadkową tych dwóch rzeczy. No myślę, że to jest związane z marketingiem po prostu w dużej mierze. Przede wszystkim. Taki instynkt stadny i ta chęć poczucia bycia ładnym i podobania się płci przeciwnej jest wpisana nieodłącznie w naturę człowieka. Czyli jednak moda. Jacek, ty chcesz być modny na pewno. No zawsze. A tak serio czasami nie nadążam za modą i na przykład współczesne na przykład fryzury, które są teraz bardzo modne, są dla mnie trochę przejaskrawione i trochę za bardzo przegięte w jedną stronę, więc nie czuję się człowiekiem modnym i nie staram się być modnym. Tak wyszło, że trafiłem w modę. Czy zgolę się, jak skończy się moda? Zgolę się chyba jedynie w momencie, kiedy osoba mi bliska powie, że trochę mi jednak jej to przeszkadza i wypadałoby się zgoić. No nie wkurza cię, że tak to byłeś wyjątkowy z tą swoją brodą, a teraz cholera, co drugi czy tam właściwie... Będę z powrotem hipsterem. Będę się wyróżniał, jak się skończy moda. Już niedługo. Tak, wieszczysz? To powiedz, no, Magda. Myślę, że tak. Ile to potrwa? Ja, na świecie już kończy się trend na takie mocne, gęste, długie brody. Wracają takie 3-dniowe zarosty. No bo tak naprawdę i tak jak na męski trend, to te brody trochę już są. I New York Times w 2005 roku napisał, że najbliższe lata będą należeć do brodaczy. Zaczęły się te brody na wybiegu 2010. W 2011 już sieciówki lansowały brody, więc my i tak z dosyć dużym opóźnieniem w Polsce o tym mówimy. No daję jeszcze chwilę tym brodom, ale myślę, że za chwileczkę już pójdą niestety albo stety w odstawkę. Znaczy ja zawsze uważam, że z trendów należy korzystać wybiórczo i nie należy ślepo podążać za trendami mody, ponieważ no nie zawsze te trendy pasują każdemu i należy brać tylko to, co właśnie komuś pasuje, w czym dobrze wygląda i tak dalej. Z brodami tak się złożyło, że wielu facetów poczuło się dobrze. Nie wszyscy moim zdaniem wyglądają świetnie w brodach, niestety. Wąsy też już się zaczęły jakiś czas temu, ale one się nie przyjęły w taki sposób jak brody. Ale bo jednak zaczynam zauważać coraz więcej osób właśnie z wąsami wąsaczy, takimi zakręconymi. No, ale widzę, wąsy, żeby nie wyglądały śmiesznie i pejoratywnie, one wymagają jeszcze większego wysiłku i stylizacji niż broda, tak? Więc myślę, że to w Polsce niestety się nie przyjmie. Jesteśmy leniwi. Potrzebujemy mody, którą musimy dbać raz na tydzień. No ale czyli tak, tak skracamy, tak? Bo zarost, potem wąsy i potem co? Znowu metroseksualizm? Co będzie następne? Ja myślę, że jest miejsce i na jeden, i na drugi kierunek, czyli i na ten bardzo taki męski, surowy, i na ten wygładzony. Już wspominałam, że będą modne, na przykład już są modne od 2 sezonów, kwiatki w butonierkach w marynarce. Bardzo nie spotkałam jeszcze żadnego takiego mężczyzny. No i myślę, że w Polsce spotkasz może w Warszawie 5 na ulicy i trend przyjmie. Nie przyjmie się tak jak brody. Cały czas się coś zmienia, co pół roku. I zawsze to trwa dłużej niż w modzie damskiej. I dłużej te trendy wchodzą, i dłużej trwają, i dłużej wychodzą. Także to jest wszystko rozciągnięte w czasie, także każdy ma czas, żeby się oswoić, spróbować. No i później następny trend, i następny, i następny. Mężczyźni mają więcej oddechu przynajmniej. Estetycznie trochę podchodzą bardziej do trendów może. No zdecydowanie tak, dlatego też projektanci dostosowują swoje tempo do percepcji męskiej na modę. I rzeczywiście to nie jest tak jak co u kobiet, że raz kropki, raz kwiatki, później paski, a jeszcze w następnym sezonie jeszcze co innego. Więc szaleństwo. Szaleństwo. Ale kto właśnie za tym wszystkim stoi? Żeby tak odpowiedzieć na tą spiskową teorię. Na pewno no oczywiście jest to bardzo wszystko świetnie przemyślane i sterowane. Są tak zwane trendbooki. To są takie książki, z których korzystają projektanci i bardzo bogate koncerny modowe, które mogą sobie na to pozwolić. No i te trendbooki są opracowywane przez specjalnie zatrudnione osoby, które obserwują ludzi na całym świecie, tendencje, przyzwyczajenia. I w tych trendbookach są zawarte informacje, że właśnie w 2017 roku to będą modne na przykład kwiatki.
tkaniny takie i takie, wzory takie i takie. I wszyscy z tych trendbooków korzystają, znaczy wszystkich, których stać na to, bo to są bardzo drogie narzędzia. I dlatego na wybiegu spotykamy powtarzający się trend. Tak się to dzieje niestety, nie jest to jakoś szczególnie romantyczne i nie jest to jakiś zbieg okoliczności, tylko jest to jakoś tam zaplanowane. Czyli twoja broda została wykreowana. No właśnie, idę niestety. Do domu. Wszyscy idziemy do domu. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. A was zachęcam, piszcie do nas na dobryseks@agora.pl. Cześć.